Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Kuchni Księcia Barcisława. Dzisiaj znów z Danielem przygotujemy dla Państwa kolejny przepis na sałatkę śledziową. Poprzednim razem robiliśmy śledzia w sosie piernikowym. Dzisiaj zrobimy w połączeniu z owocami i z warzywami. Mów, Ania, co potrzebujemy, co będziemy robić? Będziemy robić śledzia w oleju z papryką i jabłkiem. Będzie potrzebna nam śledź, papryka, cebula czerwona, jabłko, olej, sól i pieprz. Tylko tak, tutaj sól i pieprz, to na pewno pieprz jest potrzebny. Sól, wszystko zależy od tego, jak śledź będzie namoczony, jak bardzo słony. Teraz olej. My olej, który tutaj mamy, to jest przede wszystkim mieszanka oleju rzepakowego razem z oliwą z oliwek. Prawda jest taka, że możecie Państwo użyć różnych rodzajów mieszanek olei. Choćby bardzo fajnym takim olejem jest olej z pestek dyni, co będzie powodował to, że będzie cała potrawa lekko zielonkawa. Tylko, że też nie może być za dużo, dlatego dobrze jest wymieszać z naszym olejem rzepakowym, dzięki czemu no, smak nie będzie przebijał tylko i wyłącznie z oleju z pestek dyni. Dobra, co Ty, co ja? Ja śledzę. No dobra, ja resztę mam się ogarnąć, tak? I zdążyć ze wszystkim. No dobra, proszę Ciebie bardzo. I teraz tak, jabłka, takie najlepsze, które byśmy mogli tutaj właśnie użyć do naszego śledzia. Ale mi grubo weszło, ja Cię kręcę. Mówię Pan witaminki. Po wojskowemu. Dobrze, jabłka dobrze jest właśnie użyć lekko kwaskowate. Dzięki czemu takie połączenie właśnie smakowe będzie z papryki czerwonej, lekka słodycz będzie wychodziła, z jabłka lekki kwas, dodatkowo z samego śledzia słoność, no i cebula, która wzmocni nam posmak. Dobrze, no to tak, śledzia weź ułóż ładnie. I to jest tak, podobnie tak jak z śledziem w pierniku, też jest dobrze przygotować taką sałatkę dzień wcześniej, żeby znowuż smaki zostały ze sobą połączone. Jeżeli chodzi o paprykę, tak jak już kiedyś pokazywałem, to jest jeden z takich bardzo fajnych sposobów. Jabłko czy cebula? To i to. Ale które chcesz pokroić? No to biorę cebulę. Dobra, w kosteczkę. Oczywiście, zamiast czerwonej cebuli możemy też użyć białej, tylko czerwona jeszcze dodatkowo no, nada barw dla naszej potrawy. A, widzisz, zagadałaś mnie, jak brzydko wyszło. Ja, zobacz, co jest. Udam, że nie widziałam. Jasne, najlepiej tak. Papryka jest też bardzo fajnym takim warzywem, dzięki któremu dostarczamy bardzo duże ilości witaminy C. Dlatego zjadłem ją. No co będę chorował? Dobrze. Teraz tak. My zrobimy całą naszą taką zalewę do śledzia w tym talerzu. Jabłko podobnie jak cebula. Drobną kosteczkę. Proporcje tak, żeby nam jeden smak drugiego nie zabijał. To nam już wystarczy. Patrz. Kroimy. Dobra, i do miseczki. Do talerzyka tego włóż. Ok. Podlej olejem to wszystko i została nam jeszcze papryka. To jest jeden też z takich moich domowych przepisów. To znaczy, że można powiedzieć już od trzech pokoleń nie jest stosowany. Czterech już w sumie. Czterech pokoleń, które zawsze właśnie na Wigilię, na święta właśnie taka sałatka w takim zestawie wychodzi. No myślę się, że na pewno u części w domu też podobna sałatka śledziowa jest robiona na święta. Ale to tradycyjne potrawy, mamy ich bardzo, bardzo dużo. To jest choćby prostym przykładem, choćby z zupy. Jaką masz zupę na Wigilię? Czerwony barszcz. Czerwony barszcz. Na przykład u mojej żony, moi teściowie robią owocową. I na początku była z suszu robiona, tak, a później już jako zwykła owocowa. U niektórych jest na przykład zupa grzybowa podawana. Także choćby w taki sposób już jest też jakby tradycja, która jest mieszana, jeżeli chodzi o same święta. Wiesz co, jeszcze troszeczkę oleju. Dobra.
zamieszajmy wszystko, żeby ten, dodaj pieprzu. Tak samo śledzie pod różnego rodzaju pierzynkami, czy to będzie ze śmietany, czy to będzie ona na przykład od jakiegoś czasu, jaka modna się zrobiła, nie wiem, czy taką widziałaś, tak jak sałatka jarzynowa, ale bez jajka, tylko śledzie. No, także mówię, dużo jest ten, a to jest ze względu na to, że nasz region, tak jak historycznie byśmy wzięli, to były Niemcy. Jak Polaków sprowadzili tutaj z powrotem, każdy nie chciał się powiedzieć, skąd dokładnie jest, ale wprowadzał poprzez właśnie jakieś tam potrawy swoją kulturę. Dlatego u nas na Pomorzu jest jeden z takich najczystszych języków i dodatkowo miks wszystkich potraw. Tego Wigilia to jest takim typowym właśnie świętem, gdzie można zobaczyć, jak na przykład... Chłopaka już masz? Nie. Tak jak będziesz miała i będzie z jakiegoś innego regionu, nagle zobaczysz, że zdziwisz się, że przychodzisz na Wigilię, miały być uszka, tak? A tam jedne wielkie kołduny, pierogi z ciasta ziemniaczanego, bo też w taki sposób mogą być. Tylko nie bij go wtedy. Tak? No to po odpada, prostu... 0 na 10, proszę pana. Aż tak? Aż tak. Czekaj, to zabierzemy to, co niepotrzebne, zrób mi porządek. No dobrze, także mamy i to jak powiedziałem, dobrze jest właśnie, żeby dzień wcześniej zrobić, pomieszać. No i zobaczymy, czy wszystkie smaki są tak jak trzeba. Jak nie będą, będzie na ciebie. Czuć wszystko jak trzeba? Tak. Czuć jabłko? Przyściutko. Przyściutko. Także zapraszamy do przygotowania sałatki z jabłkiem, papryką i cebulą i widzimy się w kolejnym odcinku. Do widzenia.